Firma Sanden Manufacturing Poland jest polską filią światowego producenta kompresorów do klimatyzacji samochodowych. W zakładzie w Polkowicach o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych rocznie produkowanych jest około 3 milionów kompresorów dostarczanych do europejskich montowni takich producentów samochodów jak Volkswagen, General Motors, Volvo, Jaguar i Ford. Firma WDX zaprojektowała oraz wdrożyła linię przenośnikową do transportu palet opartą o przenośniki rolkowe. Układ łączy starą halę produkcyjną z nowym magazynem. Jedna linia obsługuje kilka rodzajów palet. W obiegu znajdują się zarówno palety drewniane, jak i plastikowe oraz kosze stalowe. Wydajność układu to 80 palet na godzinę, a dopuszczalna masa palety to 800 kg. Stacja załadunkowa wyposażona jest w odboje oraz czujnik zbliżeniowy wykrywający obecność wózka widłowego. Palety są odkładane przez operatora wózka bezpośrednio na przenośnik rolkowy. Po wykryciu przez czujnik zbliżeniowy odjazdu wózka następuje automatyczny przejazd do układu pozycjonowania, a następnie do układu windowego. Bufor przed układem windowym umożliwia odłożenie dwóch palet. Winda unosi palety na wysokość 6 metrów z wydajnością do 85 palet na godzinę i pracuje w cyklu automatycznym. Jest zabezpieczona od strony wjazdowej i wyjazdowej za pomocą kurtyn świetlnych z mutingiem. Dwa ciągi transportowe składają się z przenośników rolkowych napędzanych z układem band bocznych. Mają długość 52 oraz 118 metrów i umożliwiają zbuforowanie odpowiednio 19 i 42 palet. Przenośnik prowadzony jest w tunelu na wysokości 6 metrów. W celu zabezpieczenia przed możliwym wystąpieniem zakłóceń w wyniku skręcenia osiowego palet zastosowane zostało łącznie 6 układów pozycjonowania osiowego, zabezpieczających linię również w trybie rewersyjnym. Układ centrowania palet wyposażony jest w ruchome bandy ustawiające palety zawsze do osi linii transportowej. Umożliwia on wycentrowanie palety o dowolnym rozmiarze. Dodatkowo bramka wykrywa nieprawidłowy rozmiar palety i zabezpiecza układ windowy przed uszkodzeniem. Dzięki takiemu systemowi znacznie zmniejszone jest ryzyko zaklinowania się palety poprzez jej skręcenie osiowe. Linia wyposażona jest również w skanery do odczytu kodów kreskowych z transportowanych palet, a sterowanie może odbywać się również za pomocą tabletu. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego następuje opóźnienie układu przenośników w jednym lub drugim kierunku. Układ przeciwpożarowy zasilany jest niezależnym układem zasilającym z podtrzymywaniem zasilania po odłączeniu zasilania głównego. Dzięki temu wdrożeniu klient uzyskał automatyczny transport palet z hali produkcyjnej do nowego magazynu bez udziału wózków widłowych czy też innych środków transportowych.